płonie rosyjski magazyn ropy. W okupowanym Szachtarsku w obwodzie donieckim płonie skład ropy. W wyniku uderzenia pocisków zapaliły się zbiorniki ropy naftowej w mieście, przekazał Oleksandr Szatow. Władze okupacyjne oskarżyły siły zbrojne Ukrainy o ostrzał tego miejsca. W środę ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły w tym samym mieście udany ostrzał rosyjskiego magazynu paliw. Wtedy doszło do pożaru co najmniej 12 cystern znajdujących się na stacji kolejowej. W ostatnich dniach Rosjanie kolejny raz zaatakowali na całym froncie w rejonie Bachmutu. Natarcie na kierunkach północnym i wschodnim zostały skutecznie zatrzymane. Ukraińska artyleria szybko zlikwidowała tam grupy rosyjskiej piechoty, która atakowała bez osłony pojazdów opancerzonych. Na kierunku południowym Rosjanie przeprowadzili zmasowane ataki artyleryjskie. W ciągu 6 dni zdobyli około 4 km terenu w linii prostej. To największy sukces Rosjan od wielu tygodni. Rosyjska propaganda: winni będziemy wszyscy. W rosyjskiej publicznej stacji telewizji Rosja 1 jedna z czołowych propagandystek Kremla przekonywała, że by nie było trybunałów haskich, nie było postępowań karnych, nie było odszkodowań, nie było reparacji, aby nic z tego nie miało miejsca, musimy nasilać działania wojenne, musimy wywrzeć na nich presję, aby to oni przyszli do nas po rozejm lub pokój. Nie pozwalamy na to, nawet nie mówimy tego głośno, ale jeśli coś się stanie i nasz kraj nie wygra, to pretensje będą kierowane do wszystkich, bez wyjątku, niezależnie od tego, czy są w Federacji Rosyjskiej, czy poza nią. Po prostu ci, którzy są poza granicami kraju, będą natychmiast aresztowani. Winni będziemy wszyscy. Jeśli zainteresował Cię ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.